Dzień dobry, vlogier jakoś Artur Mydlarz. Wróciłem z biegania właśnie. Szybki prysznic do biura. Dzisiaj będzie o akceptacji. Ja tam dlaczego nie powinieneś jej szukać, nie powinnaś jej szukać w firmie, przede wszystkim u przełożonego, bo to cię zgubi. Zapraszam. No i postanowiłem jednak trochę z domu popracować, jest fajna pogoda. O 12 mam szczepienie na COVID, więc drugie. Więc i tak szkoda iść do biura, na razie później pójdę. Zrobimy reedycję 8D, bo do rysunku technicznego nam się strasznie podobało. Zrobiliśmy odnowioną wersję. Wracając do tematu, dlaczego nie warto szukać akceptacji przełożonego? Powiem ci, skąd to się bierze. My jako ludzie z natury szukamy akceptacji liderów, ludzi, którzy nas poprowadzą przez jakieś trudności. Mamy to uwarunkowane, wydaje mi się, że genetycznie trochę nawet, przez lata ewolucji. No, zawsze był jakiś lider we wiosce, który nas prowadził, który nas obronił, który nam pomógł, gdy już zaczęliśmy żyć stadnie. Bo wcześniej nie żyliśmy stadnie, też niektórzy już o tym całkiem zapomnieli. I nam to zostaje. Idziemy później do takiej pracy, do korporacji. Wydaje nam się, że szef to jest ktoś, kto powinien nas zaakceptować, od którego zależy bardzo dużo i to, gdzie będziemy się znajdować. Po części trochę tak, bo to jest korporacja i ta hierarchia jest specjalnie tak ułożona, żeby bazować na tych naszych nawykach, na tych naszych przekonaniach, które mamy wbudowane od lat. Ale to jest zgubna droga. Zgubna droga. Opowiem ci później dlaczego, bo najpierw powiem ci, jak powinieneś budować swoją wartość, nie na akceptacji innych, ale na swojej wiedzy i na kompetencjach. To też za chwilę rozwiniemy. Ale już chyba w biurze, teraz muszę trochę popracować. Zaszczepiłem się. Druga dawka. I wyrosły mi od tego okulary. Ja żartuję. Dojadę do góry i wrócimy do tematu poważnego. Powiedzieć, że to jest w gruncie rzeczy bardzo trudny temat, bo mamy to wbudowane w DNA, szukanie tej akceptacji. Ja też się na tym naciąłem trochę ostatnio, bo bardzo mocno szukałem waszej akceptacji na Facebooku, na LinkedInie, na Instagramie. Sprawdzałem ilości polubień, ilości komentarzy, to wszystko zaczęło spadać. Coraz mniej było polubień, coraz mniej było komentarzy. Zacząłem myśleć, że ja coś robię nie tak, zacząłem coś zmieniać, zacząłem podejrzewać, że kurczę, bo wszystko się wali. A co się okazało? Zmieniły się algorytmy mediów społecznościowych. Pogadaliśmy o tym w Mastermindzie. I po raz kolejny zapaliła mi się lampka, że to nie jest droga, żeby szukać akceptacji u innych. Drogą jest dawanie wartości i budowanie siebie na bazie kompetencji. Tak samo ty w pracy nie możesz budować swojej pozycji w firmie na akceptacji przełożonego. Dlaczego? Bo korporacje przemysłowe wykorzystują takie rzeczy, wykorzystują tą chęć akceptacji i ludzie, którzy szukają mocno tej akceptacji, po nich to widać, im można zlecić każde zadanie. Oni zostaną po godzinach. Oni zrobią to, co inni ludzie nie do końca by robili, albo co nie jest w ich zakresie obowiązków, bo bardzo mocno szukają tej akceptacji. Może mają to wewnętrznie silniejsze z powodów tego, jak przebiegało ich dzieciństwo, jak przebiegało ich życie, albo po prostu starają się awansować, uzyskać podwyżkę, zrobić coś, od czego są zależni od tego przełożonego. Krótkoterminowo to jest fajna gra, ale długoterminowo nie. Bo długoterminowo możesz zbudować siebie i swoją pozycję tylko na wiedzy. Ja widziałem ludzi, których szef bardzo nie akceptował, ale mieli tak dużą wiedzę, że nie mogli w zasadzie ruszyć i nic z nimi zrobić. Potrzebował ich wiedzy, kompetencji i nie tylko doświadczenia. Dlatego ty, zamiast skupiać się codziennie na tym, żeby ktoś cię polubił, żeby ktoś z aprobatą wypowiadał się o twoich osiągnięciach, skup się na tym, żeby budować swoje kompetencje i swoją wiedzę. Dlaczego? Bo w takiej firmie ten szef może się zmienić. Zmienić może się jako człowiek, bo mogą go po prostu wylać. On może zrezygnować z pracy, może awansować. Przyjdzie ktoś inny i będziesz znowu budować akceptację u tej osoby, żeby ci się dobrze tam pracowało. To jest bez sensu. Droga i bez sensu, spirala. A budując kompetencje, jak nie daj Boże coś się stanie, możesz iść do innej firmy i tam zacząć pracować też ze swoimi kompetencjami, nie szukając akceptacji. Mam takie same przemyślenia odnośnie mojej pracy ostatnio. Bo wróciłem do dawania mocnej wartości, a nie szukania akceptacji.
ale za chwilę. Idę popracować, nagram coś chyba. To 8D odnowimy jeszcze przed wakacjami. Raportu 8D, którą znajdziecie również pod spodem do pobrania. Omówimy ją tutaj tak pobieżnie, bo później przejdziemy przez wszystkie kroki szczegółowo. To... W ogóle kiedyś miałem Wam pokazać, jak powstaje taki kurs, jak wygląda cały tydzień dystrybucyjny też, bo to jest dużo pracy. Jest to nasze studio. Myślę, że się zbiorę za takiego vloga. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy materiał, żeby Wam pokazać, że to nie jest takie łatwe i proste. Nie wystarczy zrobić dobry kurs. Trzeba go umieć pokazać, zakomunikować, zaprezentować, pokazać w nim wartość i wygrać w całym tym oceanie informacji i czasami chłamu, mówiąc tak brzydko, który jest w internecie, żeby dotrzeć do ludzi. Ja często spotykam się z informacjami, że no widziałem gdzieś Twój kurs przez chwilę, a potem już nie widziałem, że on jest dostępny. Nie było ani informacji na Facebooku, na Instagramie, a ja codziennie wysyłam informacje. Czy na LinkedInie. No to jest sztuka też. Pokażę Wam to kiedyś. Idę popracować, wracamy do acceptations później. Nagrałem kilka lekcji. Dziwnie się czuję po tej szczepionce. Może nic mi nie będzie. Wracając do tematu akceptacji. To jest też niebezpieczne, budując w ten sposób swoją karierę, nie tylko z punktu widzenia tego, że szef się może zmienić, że jako człowiek lub kogo może nie być, ale bardzo ważne jest to i zauważalne jest to, że jeżeli już zdobędziesz tą akceptację i będziesz na tym budował swoją pozycję, to po prostu się rozleniwisz. I jakość twojej pracy będzie gorsza. I tak działa nasz mózg. Jeżeli widzi możliwości skorzystania z czegoś, żeby odpocząć, to on odpocznie. Jeżeli szef będzie Cię akceptował, nie będzie tak dużo, być może od Ciebie wymagał, będzie pobłażliwy na Twoje pomyłki, Ty też zauważysz, że on Cię lubi, że jest fajnie, że się lubimy, więc nie musisz za dużo pokazywać nowych rzeczy. I tak jest fajnie, jak jest fajnie. A jak jest głupio, robi się kryzys na świecie i Ty okazuje się, że przez ostatnie 2-3 lata nie za dużo zrobiłaś w tym, żeby zwiększać swoje kompetencje, to rynek pracy to szybko zweryfikuje. Naprawdę. Co u mnie jeszcze? Wróciły fundamenty. I to dziwne, że to szybko tak wróciło, bo może tak to wyglądać. No ale po prostu pierwszy raz chyba od roku usiadłem całą niedzielę w zasadzie i poplanowałem sobie wszystko. Wszystko sobie zaplanowałem. Stworzyłem sobie fundamenty nawyków i staram się je powtarzać codziennie. Nie wychodzi to zawsze na 100%, ale jest się do czegoś odnieść. Jestem jakościowcem, muszę mieć standard. I myślę, że w życiu to wielu ludziom było łatwiej, bo mieli taki standard, do którego mogliby się odnieść, tego co chcą zrobić, kim są, jakie są ich ambicje, dlaczego to wszystko robią. Bo bardzo łatwo jest się pogubić w tym świecie dzisiejszym i na przykład, tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku, zabiegać o akceptację innych, zamiast zbudować siebie na mocnych fundamentach, na mocnych wartościach, które przynoszą później rezultaty, bo takie fundamenty są i one są dostępne. To jest wiedza, to są umiejętności, to są kompetencje, to jest bycie dobrym dla innych, dawanie wartości, bo to wszystko wraca później do Was. To są tematy związane z takimi naprawdę podstawowymi rzeczami. Ale kiedy pracujemy na etacie, kiedy mamy rodzinę, kiedy mamy dom, kiedy mamy inne obowiązki, my o tym zapominamy, albo nawet nie mamy czasu usiąść, zastanowić się nad tym, co my chcemy w życiu tak naprawdę robić, kim być i dokąd to wszystko zmierza. Ale może warto coś zrobić, żeby to życie dobrze przeżyć, a nie szukać tylko akceptacji u innych. Tyle ode mnie na dzisiaj. Artur Mydlarz, vlog jakość.